mural z Janem Klemensem Branickim to był pomysł związany z rocznicą 250-lecia śmierci Jana Klemensa Branickiego. Twórca Białegostoku, najrządniejszy pan w Polsce, jak o nim pisał Julian Ursyn Niemcewicz. Wspaniały pomysł, nie tylko dobry, wspaniały pomysł z tego względu, że są na muralach już w Białymstoku inni bohaterowie, inna historia, ale nie było do tej pory nie było gospodarza. Gospodarzem jest Branicki. Piękne wykonanie jest, to powiem szczerze, naprawdę. No i dla młodzieży będzie nauka jako, tak sądzę, trochę historii miasta poznają. Jestem przedsiębiorcą. I jest to też w pewien sposób budowa widoczności mojej firmy. Wspieramy kulturę, wspieramy swoje biznesy, rozwijamy siebie. My chcieliśmy przez te hasło wyrazić to, że tak naprawdę to my, poświęcając uwagę, dajemy rzeczom moc. Również jeżeli poświęcamy rzeczom negatywną uwagę, to też te rzeczy sumarycznie wzrastają. Spodobało mi się to, że jako przedsiębiorcy możemy zrobić coś razem, coś, co będzie miało trwały ślad i przez lata będzie cieszyć nie tylko białostoczan, ale też odwiedzających nas turystów.